Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Ark. Gramy na mapie Ragnarok. Jestem tak cichutko tutaj. Przeczekałem całą noc. Mamy 5:39. Chcę wyjść i pozbierać włókno, fiber, żeby zrobić sobie ubranie, ponieważ w nocy trochę marzłem. Ogień mi zgasł, zabrakło mi drewna. Bałem się wyjść, bo bałem się tego czyhającego dinozaura na mnie tam. I boję się, czy on tutaj jeszcze jest. Ale... nie widzę. Nie widzę. No jak chodzi tutaj nasz drogi parazaur, to jest chyba bezpiecznie, co? Słuchajcie, potrzebuję 90 sztuk włókna. 90 sztuk włókna. Boję się bardzo, że mnie za chwilę coś zaatakuje. 90 sztuk włókna, aby zrobić sobie ubranie. Mamy 10. Trochę więcej. Chyba dwie. 12, chyba 14, albo coś, no zobaczmy. 13, 17. Zbierajmy. Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje. Chętnie zrobiłbym sobie później na tym wzgórzu jakąś bazę. No chyba się zrespawnował, znaczy nie zrespawnował, ale się... znaczy nie wiem jak to nazwać, ale po prostu już nie ma go, więc najprawdopodobniej zniknął jak... chociaż nie wiem czy tak można, jak się spawnuje to chyba zostaje, chyba że po prostu pobiegł gdzieś indziej walczyć, szukać jakiegoś łatwego kąska na śniadanie. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że to nie będę ja, że już sobie daleko, daleko poleciał. O, mamy Triceratopsa, spoko, żyje. Skoro jest Triceratops, jest parazaur, no to powinno być w miarę bezpiecznie tutaj. Podbiegnę tu. Chociaż nie wiem, czy czasem gdzieś tam nie ma jakiegoś dziwnego przejścia do innej niebezpiecznej krainy. Pewnie nie, ale kto wie. Wszystko w tej grze jest możliwe. Ta gra jest cudowna. Piękna i niebezpieczna. Powiem tak. W tej grze czuję taki dreszczyk. Niepewności ciągle. A szczególnie na początku. Że co chwilę coś może mnie zabić, zaatakować, że ja mogę zginąć za chwilę. I cały czas mam to takie uczucie. Niepewności, strachu. I to mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. Z drugiej zaś strony... tego chyba nie można. Podobne uczucie miałem, kiedy grałem w Subnautikę. Och, uwielbiam też Subnautikę. Tam też bardzo się bałem grać. Bałem się wpływać w głębiny. I tutaj mam takie same uczucie, po prostu boję się. Boję się robić jakikolwiek krok gdzieś dalej, poza w miarę bezpieczną strefę, którą sobie sam tworzę. Czyli tworzę w sensie... dla mnie bezpieczną strefą jest okolica mojego domku. Pomimo, że widzieliśmy tego niebezpiecznego dinozaura w poprzednim odcinku, na końcu naszego odcinka, ale... nie ma go, zniknął, więc ciągle uważam, że tu jest w miarę bezpiecznie. Dobra, teraz mi nie jest gorąco, znowu nie ten guzik, ale w nocy, czy zimno, przepraszam, w nocy mi było zimno, więc muszę sobie stworzyć ubrania. Muszę stworzyć sobie skrzynię, aby pochować nadmiar naszych surowców i idziemy zwiedzać tam albo w drugą stronę. Dobra, idźmy na razie do domu. Tutaj chyba ja podniosłem już jedzenie stamtąd. No to można jeszcze przepalić trochę jedzenia. Weźmy sobie, nie wiem, powiedzmy, na razie niech się trochę przepala, za chwilę zabiorę to. I teraz tak, ubierzmy sobie naszą koszulę i spodnie, będzie tam trochę cieplej. Postawmy skrzynkę, aby w niej schować najbardziej potrzebne rzeczy. Okej. Okay. O, źle ją wstawiłem, ale to co tam.
kamienie na razie stawię, bo ich metal, którego będę później potrzebował, włókno jak najbardziej, tacz też, przede wszystkim narkoberki, majoberki też możemy schować, to trochę hajda, steamberki praktycznie możemy wywalić, to tam nie jest potrzebne, no to no dobra, niech to jest. Pochodnia, no niech jest, najwyżej zawsze można łatwo zrobić. Dobra. Jesteśmy może nie najedzeni. Ale chyba gotowi na polowanie. O, mamy. A nie, to jest ten. Co jajka kradnie. To nie jest Dilo. Bo Dilo to byśmy sobie oswoili. Ale musiałbym maczugę zrobić. Dobra, słuchajcie. Ruszamy na polowanie. Może załatwmy Dodo. Pięknie tutaj. Piękne, górzyste tereny. Cześć, Dodo. Gin, Dodo. Jeszcze nie umarłeś? Hide i roam meat. Pięknie. Dobrze. Tu mamy piękną zatokę. Kto mi tutaj warczy? Ten. No ciebie nie będę atakował, mój drogi. O, masz czerwone oczy, Carbonemusie. Weźmy sobie troszeczkę. Bo tego, tutaj tego koleżkę, to można oswoić w taki sposób, że on chce Tinobery na koń teraz, a później będzie wymyślał, nie? No to masz Tinoberki na razie. Masz. Uuu, szybciutko, mój drogi, bardzo dobrze, na tobie będę jeździł za chwilę. Chyba będziemy mieli pierwszego dinozaura oswojonego. I co, jesteś jeszcze głodny? Nie, jesteś głodny. Jeszcze. Weźmiemy sobie jak najwięcej fibru na razie, poszukajmy. I mój drogi Mosops, czy jakoś? Moshops. Jesteś gotowy jeść? Nie, jeszcze nie. Pewnie będziesz chciał coś innego teraz. Mam nadzieję, że nie żadny rare mushroom czy coś, tylko po prostu jakąś jagódkę, którą będę w stanie ci dać. I wtedy będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Nie jesteś jeszcze głodny. Nie jesteś jeszcze głodny. Dobra, mamy trochę drewna i trochę tacza. I teraz, mój drogi, już jesteś głodny. Fish? Prime, raw prime fish. Ty wiesz co, no ty jesteś chyba niepoważny, synku. Skąd ja ci wezmę raw prime fish? Ja bym musiał jakiegoś kurde megalozaura zabić dla ciebie. No nie, no. Myślałem, że będzie bardziej prosto. Napijmy się wody. No to w takim razie nie będziemy mieli pierwszego przyjaciela. Bo on niestety jest niedobry dla mnie. A ty, co byś chciał? Majoberka. Majoberka ci dam, ale jak mi powiesz raw prime fish albo coś później, to się goni. Słyszysz? No. Pamiętaj. Grzecznie. Coś, co ja mogę ci dać. Nie wiem. Powiedz, że chcesz, kurde, jagódkę jakąś inną. Ten tam chodzi cały czas.
Ale oni nie będą chcieli jagódki. Będzie chciał jakieś mięcho pewnie. Jak będziesz chciał mięcho, to ja ci mogę ukatrupić, ale zwykłe mięcho, dobra? Ale pamiętaj, nic innego jak zwykłe mięcho. Możesz od Dodo mięcho dostać. Tylko nie Prime. Dobra. Pięknie tutaj. Bardzo bym chciał to wszystko zwiedzić i pewnie zwiedzę, ale to nie szybko. Nie szybko, niestety, z tej zatoki wyruszymy gdzieś dalej. No, takie są początki w tej grze, prawda? Początki są bardzo słabe. No, niestety. Co chcesz? Jeszcze nic nie chcesz. Niestety, nie można tak szybciutko progresu w tej grze zyskać. Trzeba powolutku. A jak już jestem, to może kamienia trochę pozdobędziemy. Coś sobie pokopiemy. Flinta, kamienia. Jeszcze mogę nosić to. Metal, o. O, i mamy level do góry. Pięknie. Level up jest. Zobaczmy, czy nasz Moshops, czy jakoś tam zgłodniał. Co byś chciał? Mej oberki. No i widzisz, i w ten sposób możemy rozmawiać, prawda? Mojo. Mojo, jesteś mój. No i o to mi chodziło. Dobra, mamy 120 melee damage, sobie zwiększymy. Tutaj możemy odkryć co nowego. Mamy ile? 9 punktów. Słuchajcie, 9 punktów. Fiomia Saddle. No, nie wiem, czy na razie to chcę. Morter na pewno się przyda za jakiś czas. Może najpierw zróbmy sobie buty, ubranko. I ty, mój drogi, jedziemy. Jedziemy do domu. Do domu, bo ja chcę sobie schować na razie swoje rzeczy zebrane. I wtedy on chyba nie wydobuje nic, nieprawda? Jeszcze sprawdźmy, ale chyba on nie wydobuje niczego w ten sposób, żeby. A nie, no wydobuje, ekstra, ej, no to jest dobrze. Nie pamiętałem. Nie pamiętałem, że on może wydobywać różne rzeczy, co mi się bardzo podoba. Ma on jakiś atak? Nie wiem, co to jest. Może mięcho w ten sposób zjada, ale dobra. Super. Teraz tak, jakąś zagrodę dla niego przydałoby się zrobić. Moje drzewo! Zapomniałem, że ja palę tutaj ogień. Zgaś! O, ja cię kręcę. Mamy 10 miecha. No trudno. Teraz tak. Jak to się przynosiło? Czy z shiftem się przynosi? Nie. Tak? Ale przynosi się jakoś. Dziwnie, ale się przynosi. Dobra, ale tak nie wszystko. No dobra, wszystko przenieśmy. Dziwne. Nie, czy nie pamiętam, jak się przynosiło. Może tak będzie szybciej po prostu. To zostawmy sobie. O, hajd schowajmy, to się przyda. Na razie drewno też. Berki też. To też. To też. To na razie miejmy przy sobie. To też może miejmy przy sobie. Dobra. Następnie zobaczmy, co nasz przyjaciel ma dla nas. O, masz fiber pełno. I on ma poziom. On ma 4 staminę. Melee ma dobrze. No dajmy mu na health. Wszystko weźmy. Tak się robiło wszystko. Właśnie, tak się brało wszystko. I teraz tak się będzie przekładać chyba wszystko. Cyk. All. Oprócz tego, bo sobie zrobimy czapusie z tego za chwilę. Do but potrzebuje hajda, to za chwilę zrobimy. Bo mamy hajdy. Zrobimy sobie butki. A do bukłaku potrzebujemy. Nie zrobiłem bukłaku na razie. Dobra. Tego to schowajmy.
Dobrze. I ubierzmy sobie czapeczkę, buciki. Super Ancuś, jesteśmy gotowi. I cóż, pozyskujemy nowe rzeczy. Ga coś tam. On jest bezpieczny, on jest ok, ale co on tutaj robi? Trochę się martwię tym, że on tutaj jest. Czyżby uciekał przed jakimś drapieżnikiem? Być może. Mam nadzieję, że nie przed raptorem bądź czymś bardziej niebezpiecznym. Chciałbym tą zatokę obejść, ale boję się. Znaczy nie, na pewno jej nie obejdę. Tam są triceratopsy i parazaur, spoko. Słuchajcie, co, może po prostu pozbieram więcej drewna, taczu, zrobię jakieś zagrody. Zdobędziemy przynajmniej level kolejny. Dobra. No jesteś. Nie jestem za ciężki dla ciebie. Ależ ty bardzo dużo uradzisz. Podoba mi się to, mój drogi. Ej, nie, 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 nie. Przepraszam, nie tak. Ty miałeś sobie zebrać parę rzeczy. Okej, okay, a nawet drzewo możesz. Świetnie. Pięknie tutaj. Mamy poziom. Zaatakuj go. Ok, mamy raw meat and hide. To się przyda. No nie uciekaj, Dodo, bo ty też chcesz zabić. Dobra, on pięknie zbiera wszystko. Tutaj możemy, mamy... O kurde, jak on spierdziela. Przed czym? Widzieliście tam tego, jak spierdzielał? Tego ga... O, właśnie tego tutaj. Tego tam czerwonego. To ja też spierdzielam. On spierdzielał przed tym czymś. Uciekał bardzo. Więc ja uważam, że ja też powinienem do domku pobiec. Bo wydaje mi się, że skoro inne drapieżniki, czy inne zwierzątka uciekają przed czymś, czego ja nie widzę, to może warto też uciec. Może warto. Okej, oj, zmęczył się mój moszops. Mojo się zmęczył. Mojo się zmęczył. Mojo ma też level upa. I ja też mam level upa, tak? Nie, nie, ja nie mam level upa, to tylko Mojo ma. Dobra, Mojo, ty sobie czekaj tutaj, nie, mój drogi, parkuję ciebie. Ups. Okej, okay, dobra, co możemy teraz zrobić? Mamy parę fajnych rzeczy, raczej nie mamy fajnych rzeczy, nic nie mamy. Mamy touch i ten. Chciałem jakąś zagrodę zrobić, tak? Ale mój kochany Mojobs ma level upa i on ma 20 mięsa, pięknie, to mi się przyda, to mi się przyda, to mi się przyda, to mi się przyda, to mi się przyda. I to mi się przyda, resztę mogę zostawić mu i damy mu na co? Staminę, może melee damage, a niech jest kurde silny nasz Mojo. Niech sobie nie da pomiatać, jak mu ktoś go zaatakuje. Okej, okay, następną rzeczą, jaką mogę znowu, nie ten przycisk, mogę zrobić
to ja bym najchętniej musiał zbudować coś, co będę mi troszeczkę więcej. Da mi więcej doświadczenia, ale nic tak naprawdę. Mogę sobie powiększyć jedynie domek, a to mi za dużo nie da. Słuchajcie, no. Powiększenie domku na razie nie jest w moich. Tym, co bym chciał robić. Dlatego też. Co ja mam? Drewna. Dobra, to na razie odłożymy do domu, do skrzyneczki. Podkładamy. Podkładamy. To też. Mięcho na razie nam niepotrzebne. Najwyżej się zepsuje. I to tutaj. Dobra, mamy trochę rzeczy w skrzyneczce. Jak zginę, to przynajmniej nie umrę. Jak zginę, to nie umrę, ale suchar. Jak zginę, to przy... Najmniej nie stracę tego wszystkiego. No dobra. Fajnie by było coś w końcu oswoić. Coś drapieżnego. O, mamy tego co jaja. A może go pokonamy sobie, co? O, i po nim, Oviraptor. Oviraptor zginął. Co on ciekawego miał? On nic nie miał, ale raczej miał pewnie. Jeżeli zobaczymy, co ma Mojo. Mięsko tylko. I Mojo dostaje więcej życia. I jedziemy dalej. Mojo, nie skacz teraz, nie tańcz. Jedziemy. Chciałbym się wspinać na te skałki i zobaczyć, czy mogę tam wejść. Jak mogę wejść, wspaniałe miejsce do zrobienia bazy. A co tam jest? A, to jest ten ptaszek. Piękne miejsce do zrobienia bazy, no nie? Tam by było super. A tutaj? No tutaj też jest ładnie. Najprawdopodobniej te kamienie można wyczyścić. I już się nie będą respić. Wiecie co? I mamy metal. Skałę metalową. Dobra. Zróbmy tak. Jak mogę tutaj zejść? Chyba pójdę po skałę metalową. Trochę metalu się przyda. Mojo, ty zostań. Zapomniałem, jak się gwizda na was. Dlatego dam ci behavior disable following. Poczekaj na mnie, Mojo. Nie wiem, jak tutaj niebezpiecznie. Jakie rybki pływają w tej wodzie i czy można spokojnie sobie podpłynąć. I zebrać te metalowe skałki. Tak, pięknie. Metal, ale mało tego metalu mamy. Ale zawsze coś. 5, 7. No brawo, tyle metalu. Oj, mi się zepsuła już ta. Zepsuł mi się mój pickaxe. Nie mogę zreperować, bo brakuje czegoś. Trudno, ale możemy wracać do mojego Mojo. Mamy trochę metalu już. Pięknie tutaj by było. Naprawdę żałuję, że nie zbudowałem bazy tam albo tutaj na tym. Może innym razem. Może później.
A teraz na spokojnie wracamy do mojego pojazdu, który na mnie powinien czekać zaparkowany tutaj na brzegu. No czeka, jak oczywiście. Mój pojazd jest naprawdę wierny i będzie za mną chodził dalej. Super. Kolejną rzecz, jaką możemy zrobić, to po prostu walczyć i zyskać. Słuchajcie, może tak. Mogę z tobą walczyć. Nie tam, nie tam, nie koło niego, bo on mnie rozwali. Gdzie on jest? Naprawdę? Ej! Zablokowałeś mnie! Mojo! Ale jesteś, kurde, Mojo, wiesz? Zablokowałeś mnie. No i nie byłem w stanie go pokonać, Mojo. Goń go, Mojo, bierz go! Bierz go, Mojo! Twój! Ups, przepraszam, Mojo. Jest! Mojo, spadaj! Uciekaj, Mewo! Nie wiem, gdzie jest mój dom. Ale chyba tam gdzieś. Tak. Spadaj, ty! O, rozwalił Mojo go! Świetnie. Co mi ukradłeś? Mięso pewnie moje, nie. A to? Nie wiadomo. Słuchaj, Mojo. Spisałeś się na medal. Melee damage. Dobrze, co byśmy chcieli teraz odblokować? To, a o tym później. Na to, to później. Na razie Mojo musi zyskać sobie melee damage. Mój tank kochany. Wracamy do bazy. Pięknie się spisał. Bardzo się dobrze spisał. Już się czuję bardziej bezpieczny, jak mam mojego przyjaciela Mojo, który mnie tutaj... tylko dużo kup robi. Chroni mnie. Ładnie walczy. Jest silny. No na pewno nic go nie ochroni przed większym drapieżnikiem. Ale cóż. Tam jest mój domek. Mojo sobie odpoczywa. Powolutku sobie idzie spacerkiem teraz. A wiesz co, Mojo? Ja muszę mieć drewno, żeby naprawić sobie moją siekierkę. Może nawet potrzebuję. Nie. Co jest, Mojo? Co tak się tutaj denerwujesz? Halo. Do domu biegnij. Tego ptaszka bym chciał, ale nie mam siadła na niego jeszcze i długo nie będę miał. Najprędzej najpierwszych chyba z latających to właśnie będzie... to właśnie będzie ten... pterozaur, czy jak on tam się nazywa. Ten latający pterozaur, pterodaktyl, ten... Znowu go zaatakowało coś. Mewa. No chodź.
Co masz? Mojo, daj mi wszystko, co masz, bo ci tam Ewa zabierze. Dawaj. A teraz niech sobie zabiera, co chce. Pokonaj Mojo ją. Nie daj się. A mogę założyć sobie. A nie, bo to jest na zwierzę. Na stego, o to tutaj. Muszę sobie zrobić tą. Spear, fiber, flint i wood. Fiber, wood i flint. Dobrze. Możemy to odstawić już z powrotem, tego nie potrzebujemy. Niech to ładnie w skrzyneczce leży. No wkurza mnie. Mojo, nie daj się. Nie daj się. Temu ptaszkowi. Chyba odleciał. Chociaż może krąży koło domu mojego. Skubany. Nie widzę go. Słońce. Nie dało rady go czepnąć. Ty. No. Ach. Rozwaliłem swoją. Czy mam? Mam Spira. No trudno. On jest denerwującym ptakiem. A i znowu mi zakosił. No nic, dobra. Tam będziemy z jakimiś tam ptaszkami walczyć. Będę miał kiedyś. No kurde, i tak będzie miał taką. Zawsze za każdym razem mi tą moją włócznię gnojek wytrąci. Może nie daj się. Głodny jestem. Piąteczka. Trzy mięska powinny starczyć, załatwić sprawę. Poleciał już? Czy krąży? Krąży, skurczybyk, no. Przepraszam za przekleństwo. O! Mojo, uderzyłeś ją? Wredne ptaszysko uderzyłeś? Ja nie wiem, czy ja uderzyłem ptaszysko, czy ciebie, Mojo. Ale nie chciałbym ciebie młodo bić. Znowu mi wytrącił moją włócznię. Nie wiem, jaki jest dobry sposób na takiego gnojka. Ach, po nim! Pięknie wycelował! Brawo! Brawo ja. Mojo, spadaj. Ty też musiałeś zjeść sobie go. Co zabrałeś? Pokaż. Mięcho. Dawaj, ja biorę mięcho i to też ja biorę. A ty możesz harwestować, tak? Wiesz co, ja nie wiem. Na razie nie wiem, bo się boję, że to uciekniesz ode mnie. I ja zostanę sam, biedny i smutny tutaj. Dobra, nie ma co. Słuchajcie, mam bardzo mało HP. Ja muszę zacząć pracować. Craftować, zbierać różne materiały, żeby pozyskać lepsze HP. Rozwalamy skały. Dzięki temu HP rośnie. Czy HP? Co ja mówię? Co ja mówię HP? O Jezu, wiecie o co mi chodzi. Doświadczenie rośnie z
Skille, nie skille. No, wiecie, ten pasek doświadczenia rośnie mi. Ale już się męczę tym rozwalaniem kamieni. Dobra, po. Kamienie zrozwalone. Mojo. No, hu. Już się bałem, że znowu poszedłeś gdzieś. Dobra, ty nie pochwal... Nie, ty jesteś dobry. Chłopak, ty się tam trzymasz mnie. Super. Jak najwięcej wszystkiego. Mięcho zaraz będziemy przepalać. Dobra, weźmy to. I zobaczmy, co potrzebujecie. Mięcho i proszę cię bardzo. Ten ptaszek mi się podoba. Ja bym chciał go kiedyś odleciał. Która godzina? 18:49, zaraz będzie noc. Robi się ciemno. A więc cóż, może tylko jeszcze bym trochę drewna pozbierał. Trochę drewna. A super, trochę taczu. Ten znowu ucieka. A może nie ucieka, on to po prostu sobie normalnie biega teraz. Dobra. Taczu będziemy mieli, drewna będziemy mieli. XP, właśnie tego słowa brakowałem. XP nam rośnie. Pięknie. Mojo. No to wszystko pochowamy do skrzyneczki. Będziemy tak zbierać i sobie ciułać, prawda? Tak będziemy ciułać, aż... A, się boję. Ten znowu tam biega. Mojo. Weź to, zebierz. Weź to, zebierz. Weź to, zebierz. Także jedzenie ci zostawię, będziesz miał. Korci mnie, żeby zobaczyć, co jest tutaj koło tego szkieletu. Piękny szkielet. Czegoś dużego. Tutaj mamy jakiegoś stwora, oviraptora, nie. Kompi? To są kompi chyba, co? Kompi, kolejne kompi biegną. No to rozwalaj ich, kompi. Następny biegnie. Czyli tu były kompi. Mojo, no to co chcesz? Melee czy życie? Życie. Okej, okay, cieszysz się bardzo, widzę. Na razie to ty możesz się cieszyć, dopóki nie przyjdzie jakiś większy przeciwnik. Rozwal to drewno. Okej, okay, i co, już zbieraj. Ile się da. Ty jesteś dobrym chłopakiem, ty super, super... Zbieracz jesteś wszystkiego, więc podoba mi się to. Masz jeszcze dużo miejsca w ekwipunku. Także fajnie mieć ciebie za przyjaciela, mój drogi Mojo. Cieszę się, że go wziąłem, bo się nie spodziewałem, że on naprawdę jest taki mocarz. Mocarz po pierwsze, a po drugie on mnóstwo rzeczy może mieć i się tak mu szybko nie zapełnia jego ciężar. Może sporo rzeczy zmagazynować u siebie. Dobra, Mojo, ty musisz jak zawsze tutaj zostać. Ja muszę, mój drogi, pochować wszystko.
Od ciebie też muszę zabrać, Mojo. A tak, ty sobie zjedz, bo ty masz, mój drogi, jakieś. Ja nie wiem, co ty najbardziej lubisz, ale zostawimy ci to na przykład. Biorę wszystko. Znaczy, ja jagódek za bardzo nie potrzebuję, wiesz co? Ja ci dam połowę staka tego i sobie zjedz. A tych mogę zabrać. Dobra, Mojo, ty sobie stój i pilnuj. Waruj i nie dopuść nikogo do naszego domku. A ja w tym czasie to wszystko poprzerzucam. Już nie ma miejsca w skrzynce, więc zrobimy sobie kolejną, bo mogę. Co tu potrzebuję? Jeszcze fajbru. Jak najbardziej mam dużo fajbru. To jest SK? Nie, to jest SK. Budujemy sobie skrzyneczkę. Może będę musiał sobie jakiś domek powiększyć. Co potrzebuję do repel? Pewnie kamienia, co? Nie, może drewna? Nie, drewna raczej nie. Tego właśnie. Flinta. Okej. Następną skrzyneczkę sobie postawimy obok. Pięknie. Ta jest pusta, więc wszystko tutaj pójdzie. Później będziemy robić porządki. Ten ucieka coś. A ty jesteś co? Jeszcze raz, ja chcę zobaczyć, jak się nazywasz. Galimius. Galimius i który? 28 poziom. Galimius, 28 poziom. Słuchajcie, piękna jest ta mapa. Korci mnie, żeby pozwiedzać sobie inne rejony. Galimius, co ty tak biegasz jak opętany? No nie, wiesz, co bym się zesrał tutaj przed domem. No co za świnia, no. Dobra, Galimius już jest. Obczajony, 28 poziom. Mamy Mojo. Słuchajcie, moi drodzy, wspaniale. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dużo nie zrobiliśmy, w sensie takim, że nie ma przygód, nie wiadomo jakich, ale słuchajcie, to jest drugi odcinek na nowej mapie Ragnarok, której nie znam. Mamy Mojo, zdobyliśmy go, nakarmiliśmy ładnie, został naszym przyjacielem, powodziliśmy się z nim trochę. Dał nam sporo satysfakcji, bo jest świetnym zbieraczem surowców. Następnie mamy trochę metalu. Udaliśmy się na tą skałkę, czyli tu koło tej skałki. To jest bardzo fajne miejsce do łowienia, do założenia bazy. Może kiedykolwiek, kiedy indziej. Robi się noc. Ja nie lubię w nocy siedzieć na dworze. Szczególnie jak niebezpiecznie się robi. Niebieski lum. Ale na razie jestem za słaby, żeby tam iść. Dobra, kochani. Słuchajcie, jeszcze raz. Tutaj sobie staniemy przy ognisku ładnie. O. Popatrzmy na siebie, widzicie mnie? No, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Fajny komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zachęcam do tego, aby nacisnąć ten czerwony guzik z nazwą subskrybuj. I cóż, nie ominiecie innych odcinków. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Pa, pa!